cześć, to jest Mikania. Proszę Was na kolejny odcinek z serii. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Ja mam domkniętą szafę. Na kolejny filmik z serii, gdzie porządkuję moją garderobę. Bo tak jak Wam już mówiłam na poprzednik, nie robię wszystkiego naraz, tylko po prostu półkami, szafkami i tak dalej. Więc nie są to rzeczy tak bardzo, bardzo podzielone. W większości są podzielone, ale ponieważ dawno nie robiłam takich większych porządków, więc czasami odkładałam nie te rzeczy, które powinny tam się znaleźć, także tym teraz mam głównie topy, spódniczki, ale parę sukienek, jakieś inne rzeczy też będzie, bo czasami po prostu tam było miejsce i tam sobie odkładałam. Dlatego właśnie, że sobie takie konkretne porządki. Także zaczynamy. Zaczynamy od topów i pierwszy jest taki prosty czerwony, który sobie na pewno zostawię. On jest całkiem przyjemnego materiału. To jest jakiś poliester, ale taki troszkę satynowy. Chociaż mam kilka czerwonych topów. I teraz pytanie, czy potrzebuję kolejny. Chciałam go zostawić, ale teraz zaczynam się trochę zastanawiać. Gdzie coś, czego sobie przymierzę i pomyślę, bo mam trochę topów, także on będzie do zastanowienia się jednak. Tą bluzkę sobie na pewno zostawię, bo ją bardzo, bardzo lubię. Ona jest z mojito, z tego co pamiętam. Tak, z mojito. Taka z baskinką i z falbankami. Taka hiszpanka. Bardzo ją lubię. Ona w ogóle miała za szerokie tutaj tą falbankę właśnie na ramiona, ale ją sobie tutaj podszyłam, także teraz jest okej na mnie, bo mi to w całość spadała. Także ją sobie na pewno zostawię, bardzo lubię tę bluzkę. Na pewno ją sobie zostawię. Także ta tutaj będzie do zostawienia, tu mam jakąś czarną. Ogólnie czarne topy mam osobno, także też będę musiała je przejrzeć. Tutaj jest taka z odkrytymi ramionami. Ją myślę, że też sobie zostawię. Ona jest całkiem fajna. Ona sobie zostanie. U nas taka dosyć mocno pod szyję, także do jakichś takich bardzo krótkich spódniczek fajnie wygląda. Ta bluzka jest z H&M, z tego co pamiętam. Nie mam metka, wycięłam, ale pamiętam jak ją kupowałam w H&M. Ona była na jakiejś takiej wyprzedaży za grosze, pamiętam. Także ją sobie chyba zostawię. Ona jest całkiem okej, bo ja lubię hiszpanki, także może tak jak tutaj w ręku to nie wygląda fajnie, ale jak już się ją założę, to wygląda całkiem okej, także ją sobie zostawię. Nasze większe rzeczy zostawiam. O, tą chyba nie zostawię. Nie, to jest taka... Ona jest stara ta bluzka, tak ją trzymam, bo nie mam za bardzo wyżowych rzeczy, ale chyba nie ma sensu jej zostawić. Jeszcze sobie ją przymierzę i się zastanowię. Ale raczej nie będę ją sobie zostawiała. Ta też jest z tego, co pamiętam, z wyprzedaży z H&M-u. Albo z Orsaya? Z Orsaya. Tutaj nie będę sobie zostawiała. Ja lubię czerwony kolor, więc dlatego ją miałam, ale ona jest taka dosyć obszerna i tak nie bardzo wiem, z czym ją nosić, bo ona jest troszeczkę za krótka tutaj, bo ja takie właśnie luźne bluzki lubię wkładać w jakieś spódniczki, a ona jest trochę za krótka, żeby ją włożyć i wychodzi, a tutaj też ten wzorek mi się nie podoba za bardzo teraz już, także nie wiem, czy ją przymierzę, czy po prostu nie będę jej sobie zostawiała. Przemierzę tutaj. No tutaj ten crop top, to myślę, że sobie zostawię, bo mi się podoba ten kolor zielony. Także sobie go zostawię na razie. Też nie wiem, jak długo będę go miała, ale na razie go sobie jeszcze zostawię. To jest taka rzecz, która się dosyć szybko nudzi, ale kiedy ja go kupiłam? W tym roku, także wspomnę, sobie go zostawię. Tutaj taki prosty top, także na razie też go zostawię. Chociaż nie pamiętam, kiedy miałam go ostatnio założony, ale to jest taka bazowa rzecz, więc fajnie jak jest. New look taki. Prosty top na ramionczka, też sobie go zostawię. Ma bardzo ładny granatowy kolor, ja bardzo lubię granat. Myślę, że całkiem okej mi pasuje, także sobie go zostawię. Mam też taką bardzo bazową bluzkę i też nie pamiętam, słuchajcie, kiedy ja miałam ją ubraną, ile w ogóle miałam założoną tą bluzkę, ale no też sobie zostawię, bo to jest taka bazowa rzecz, że warto mieć w szafie i pewnie kiedyś mi się przyda. Przynajmniej tak mi się wydaje, jak takim przekładam. U mnie, powiem wam szczerze, że takie bazowe jakieś topy to się niekoniecznie sprawdzają. Zawsze sięgam do jakieś takie bardziej wyraziste. No ale warto takie mieć. Tą bluzkę sobie zostawię. Taka zapinana na guziczki. Patrzę, chciałam podać z czego? Nie ma, wycięta jest metka. Także ją sobie zostawię. Ona całkiem ładnie się układa na sylwetce, chociaż to nie jest taki mój kolor pierwszego wyboru, ale sobie ją zostawię, bo się podoba ten fason. Ten top też sobie zostawię. On jest ze Stradivariusa, z tego co pamiętam, tak. Jest całkiem fajny. Tak to może jest taki, wiecie, mocno błyszczący i tak dalej, ale on fajnie wygląda właśnie pod coś, gdzie tylko wychodzi tutaj kawałek. Czy pod jakiś żakiet, czy jakąś narzutkę na niego, czy coś z takim za głębokim dekoltem, także podoba mi się właśnie ta góra. Tutaj taki prosty top. To jest H&M.
I chyba go sobie stawię. On jest chyba z wiskozy, mi się wydaje. Też go za bardzo nie noszę, ale zostawię go, bo to jest coś takiego, co się naprawdę może przydać. Tak, i z wiskozy on jest. Tu mam jakiś taki w kwiatki top. Nie wiem czego. Nie, zostawię sobie go. Może go jeszcze kiedyś założę. On jest taki całkiem uroczy, moim zdaniem. Także go sobie zostawię. No, na razie go zostawię. Tutaj ten top. To jest właśnie też coś takiego, że on, chociaż on nie jest aż taki, on jest chyba krótszy. Nie jest taki aż odstający, więc tutaj ten top, właśnie nie wiem, czy sobie go zostawić. Ale może go zostawię, bo on w sumie zajmują mało miejsca, takie rzeczy. Może będę chciała założyć, bo on jest fajny, bo on nie jest w ogóle prześwitujący, także nie trzeba kombinować z odpowiednią bielizną pod niego. I to jest Top Shop. Tak, nie wiem, czy to nie jest jakaś bawełna. Nie, poliester. To jest też H&M i nie wiem, czy właśnie ten top sobie zostawiać. On jest śliczny w sumie, ale go za bardzo nie noszę. Chociaż nie, mi się podoba, zostawię go jeszcze na razie, może go założę teraz latem. Kolejny taki prosty top na ramionczka. No i właśnie im rzecz bardziej prosta, tym ją rzadziej noszę w sumie, więc nie wiem, czy go sobie zostawiać. No, ładny jest, ale z drugiej strony, jak ja go nie noszę, założę sobie jeszcze raz i zastanowię się. Ja bluzki sobie nie będę zostawiała, też jej nie noszę. Ona jest całkiem ładna, jeszcze może ją przymierzę, ale... Nie, wiecie co, nie będę sobie jej zostawiała. Tutaj to się strasznie pogniotło, ale tutaj akurat są rzeczy... Ja zawsze sobie na wieszakach trzymam rzeczy sezonowe i później zmieniam na następny sezon, bo nie mam tyle miejsca, żeby wszystko, co powinno wisieć, wisiało, więc w międzyczasie, kiedy ta rzecz nie jest na dany sezon, to zdąży się wynieść, ale później po prostu ją odświeżam. Presuję, kiedy robię zmiany sezonu na wieszakach i tyle. To jest taka dłuższa, prosta, czerwona bluzka. Kiedyś ją lubiłam, później już ją dawno, dawno nie nosiłam. Ale z grysą to jest taka uniwersalna rzecz, że chyba sobie zostawię, bo tak czy inaczej bym coś podobnego pewnie kupiła. Tutaj kolejny taki crop top, new look. Nie wiem, czy zostawiać. Nie wiem. Sporo mam podobnych. Zastanowię się jeszcze co do niego. Ten sobie zostawię. Strasznie mi się podoba to połączenie kolorów. Teraz go zapnę, żeby wam lepiej pokazać. Takie bardzo, bardzo, bardzo letnie kolory. Także on strasznie mi się podoba i sobie go zostawię. Nie jest to rzecz, którą jakoś często noszę, ale mi się podoba i sobie zostawię. I zaczynają padać te rzeczy. Tego w topu chyba sobie nie będę zostawiała. W ogóle nie wiem, czy mam się na lewą stronę w ogóle schowany. Bo jeszcze nawet nie nosiłam, jeszcze mametkę. Nie wiem, to też jest właśnie taka rzecz, która jest taka bardzo bazowa, no tutaj akurat ma troszeczkę jakichś takich zdobień. Nie wiem. W sumie skoro nie nosiłam, to może parę razy wypadałoby założyć. Może jeszcze na razie zostawię, ale zastanawiam się. To sobie chyba zostawię, to jest Bershka, taka luźna bluzka. Może do czegoś będzie mi pasowała. Myślałam, że to jest sukienka. Mam identyczną sukienkę. Że się tu znalazło, ale nie, to jest top. To jest Simsy, z tego co pamiętam. Simsy, tak. Nie wiem, czy go zostawię. Jest taki zwyczajny. Dobra, zastanowię się nad nim. To jest taka dosyć charakterystyczna bluzka, której za bardzo nie noszę. Miałam ją chyba do jakichś zdjęć, jak się tam bawiłam, stylizację. Ale tak, ale ją sobie zostawię. Ona jest taka dosyć ciekawa. Tego topu też za bardzo nie noszę. Miałam go parę razy założony, ale nie wiem, czy sobie go nie zostawię, bo podoba mi się. Także na razie go sobie chyba jeszcze zostawię. Jest mi coś takiego, że mi się podoba. Tutaj z H&M taki koronkowy top, to też na razie sobie go zostawię, bo widziałam właśnie, że powoli ten fason taki wraca, także może jeszcze go sobie założę. Bo tak go nie nosiłam jakoś tak. Nie lubiłam się, bo ogólnie nie lubię się z tym fasonem za bardzo. Ale może będę miała po tego jeszcze założyć. Ta bluzka. W ogóle tutaj. O, dobra. Przez to, że ona jest uwiązana, się trochę pogubiłam. Ona tak może nie wygląda fajnie, ale założona całkiem wygląda ok. Więc sobie ją na razie jeszcze zostawię. To jest taka w sumie tunika, ona jest dłuższa. Liczyłam ją w ręku, to nie wygląda za fajnie, ale naprawdę wygląda ok. Także zostawię ją sobie. Satynowa. Bluzka.
Podoba mi się kolor. Bluzkę za często nie noszę, bo nie przypadam za takimi dekoltami. Aczkolwiek ten jest ok, bo za bardzo nie jest głęboki i jak się człowiek trochę przychyli, nie widać wszystkiego. Także może zostawię jeszcze na razie, bo ten kolor jest fajny. Całkiem ok mi to idzie, dosyć sprawnie, aż tak mocno się nie zastanawiam. Myślałam, że będzie gorzej, ale w sumie dlatego chyba mi to dosyć szybko idzie, bo tak się nastawiłam psychicznie, że po prostu sporo rzeczy chcę sobie poodkładać, bo już mam sporo rzeczy, które nie noszę. Ja tak, powiem wam szczerze, do niektórych ubrań się przywiązuję, a tak ogólnie dla mnie ubrania to jest coś, co wiecie, przychodzi, odchodzi i jakoś tak nie jestem sentymentalna do nich. Tą bluzkę sobie na razie stawiam, bo jest taka całkiem ciekawa. Też tak jak w ręku trzymam, to może nie, ale założona wygląda ok. Także na razie ją sobie zostawię. To jest całkiem fajny kolor, bo to jest taki szary, ale myślę, że widać w lampie bardzo, połyskujący na złoto. Całkiem fajny naprawdę kolor, także sobie ją zostawię. Ten top, on jest ładny, podoba mi się, ale nie wiem, co mi się nie podoba, kiedy mam go założonego. Nie wiem, czy ta gumka na dole... Jakoś tak nie jestem przekonana do tego, jak on mnie leży. Także nie będę go sobie zostawiała. A uwielbiam czerwony kolor, zresztą teraz też mam czerwoną bluzkę, ale nie będę go sobie zostawiała. Chyba jednak wolę, jak one są luźniejsze na dole. Aczkolwiek z drugiej strony, to jak jest ta gumka, to jest takie pewniejsze. No, ale... Ojku, to jest strasznie stara tunika z Bon Pri. Ona ma ponad 10 lat. Ale ją sobie jeszcze zostawię. Podoba mi się dalej. Także ją sobie zostawię. Jeden z moich najstarszych ciuchów. Ale sobie zostawię tą tunikę. Także widzicie, mówiłam wam przed chwilą, że tak się nie trzymam ciuchów, ale są niektóre, które sobie naprawdę zostawiam długo. Z H&M-u taka też dosyć prosta koszula z krótkim rękawem. Nie wiem, czy ją chcę sobie zostawić. Dobra, na razie zostawię, ale nie przypadam za nią, szczerze mówiąc, więc... No to jest właśnie taka dosyć bardziej bazowa rzecz, z którą mam zawsze problem, bo... Nie wiem, czy ją sobie zostawiać. To jest jakiś krótki crop top. Staranowy, nie wiem. Zostawię go chyba na razie sobie. Może jeszcze stwierdzę, że go założę. Taki całkiem ładny kremowy kolor. Ja lubię właśnie takie kremowe kolory, nietypowo białe. Także na razie sobie zostawię ten top. Tutaj czarna hiszpanka, to sobie zostawię. Kolor jest wciąż czarny, więc ok. Bo też dosyć stara ta bluzka jest. Jeszcze nie ma metki, nie pamiętam, z czego ona była, ale ona jest naprawdę stara. Ja zostawię sobie ten taki top. W sumie zostawiam, jest fajny, tak nawet po domu wygodny. To jest taki przyjemny materiał. Także zostawię sobie i ma też taką tutaj ostrołowe to wiązanie. Także na razie sobie go zostawię, takim po domu to będzie. Niech sobie on zostanie na razie. New look, taka bluzka u góry z koronką. Czarna, krótka. W sumie też na razie zostawię. Wiesz, jakoś szczególnie często po nią nie sięgam, ale to jest taki ciuch, który mogę sobie na razie zostawić jeszcze. No to w sumie też podobna. Taka tylko zwykła bluzka z koronką czarna. Też sobie zostawię na razie. No, trochę dużo teraz zostawiam. Muszę więcej odkładać, bo ostatnio w poprzednich porządkach bardziej odkładałam rzeczy, których sobie nie zostawiałam. Ten top też jednak zostawię. Ta różowa bluzka jest bardzo ładna, ale w sumie nie noszę za bardzo, nie wiem, czy nie oddać siostrze. Dobra, przymierzymy ją sobie i się zastanowię. To jest całkiem ok, także sobie zostawię. Tego crop topu jeansowego nie noszę jakoś za bardzo, a z drugiej strony mi się podoba, więc sobie na razie go jeszcze zostawię, może jeszcze go założę, bo ogólnie jest ładny. Znaczy sobie zostawię, a tą spódnicę na pewno sobie zostawię. To jest taki typowo zielony kolor, bo tak widzę na kamerze, troszeczkę inaczej się błyszczy, ale to jest satyna, taka typowo zielona, jak zielona kredka. Myśmy trawę rysowali w przedszkolu, to jest taki kolor. Także zostawię sobie tą spódnicę, ona naprawdę fajnie wygląda. Także ją sobie zostawię. To też nie jest rzecz, którą bardzo często noszę, no ale to taka bardzo rzucająca się w oczy spódnica, więc dziwnie bym w niej wyglądała cały czas. Jakaś koronkowa spódnica, to chyba... Nie, ja sobie nie potrzebuję jej. Niebieska spódniczka, taka dosyć prosta, uniwersalna. To na razie sobie ją zostawię. Niech sobie jeszcze jest u mnie. A lubię zielony kolor, więc tą zieloną też sobie zostawię na razie. Kiedyś ją bardzo często nosiłam, gdzieś 3 lata temu.
Ale sobie jeszcze na razie zostawię. Ta spódnica. Tą spódnicę sobie jeszcze przymierzę. Na poprzednich właśnie porządkach, jak oglądaliście, to właśnie kilka takich zamszowych spódnic sobie odłożyłam, których sobie nie zostawiałam, także może sobie tą zostawię, ale jeszcze ją przymierzę i się zastanowię. To jest z H&M spódnica. Ona nie jest niby za ładna, tak, ona jest tutaj taka koronkowa, ale naprawdę ona ładnie leży, więc sobie ją zostawię, bo naprawdę jakoś tak te tutaj wszystkie szerokości są naprawdę jakbym była szyta na moją figurę, także ładnie podkreśla, więc sobie ją zostawię. Tutaj sweterek na pewno sobie nie zostawię. Ja postanowiłam naprawdę jak najbardziej zminimalizować ilość sweterków, bo po prostu nie noszę. No kolejna zima, kiedy nie nosiłam, więc nie ma sensu. Także taki czerwony z warkoczowym wzorem na pewno nie zostawię. Przyczyna to bluzka jest tu, jak ona ma być tam, dobra, ten sweterek tutaj. I też jeszcze jeden sweterek się tu znalazł, którego też sobie nie zostawiam. On jest naprawdę ładny. Taki szary, tutaj z włoskami, taki miły niby ze srebrną nitką, naprawdę ładny, ale nie ma sensu. Ja naprawdę nie lubię nosić sweterków, jest mi niewygodnie. Polę jakąś narzutkę, coś takiego bardziej, gdzie mam taką swobodę ruchów. Jakoś się czuję tak w sweterkach niefajnie. Tą spódnicę, podoba mi się ten materiał, podoba mi się ten wzór, więc na razie ją sobie zostawię. Gdzie coś to jest taki trochę kanapowy materiał, ale nie wiem, coś jest w niej takiego, że mi się podoba, także ją sobie zostawię. O, teraz starej spódnicy, patrz, tą parę sukienek też. Ta spódnica jest taka cieplejsza, bym powiedziała, grubszego materiału. Strasznie ona włazi, także muszę i tak ją tutaj na razie odłożyć, żeby ją przejechać rolką. Nawet nie wiem od czego, ale już ma jakieś. Tutaj taka krótka spódniczka w kwiatki, to sobie zostawię, bo takie rzeczy latem można założyć. Ta spódnica. Kiedyś ją bardzo lubiłam, ale później już ją bardzo, bardzo długo nie nosiłam. Nie wiem, czy ją powinnam sobie zostawiać. Może na razie zostawię. Ta spódnica jest całkiem ładna. Nie, właśnie już miałam zostawić. Rzadko ją w sumie. Może z tym zamknięciem, z tym paskiem. Nie wiem, przymierzę ją i jeszcze sobie pomyślę. Także odłożę tutaj do mierzenia. To jest fajnego materiału, ale przypadam za tym fasonem na sobie. Jakoś tak ten dół tak dziwnie odstaje, więc nie wiem, sobie zostawiać. Dobrze, wezmę ją na razie do przymierzenia i zastanowienia się, ale nie wiem, czy mi się jeszcze będzie chciało tyle rzeczy mierzyć. Szczerze mówiąc, więc chyba ją po prostu odłożę. Tutaj taka prosta spódnica rozkoszowana, także myślę, że ją sobie zostawię. Też jest trochę do przejechania rolką. Ta będzie do wyrzucenia spódnica, bo widzę, że ona jest troszeczkę już taka zadzierana, także co tutaj będzie ona do wyrzucenia w ogóle. To taka prosta, rozproszowana spódnica, to sobie na pewno zostawię, bo po prostu lubię takie. To jest Sensei akurat. W ogóle akurat tej jeszcze nawet nigdy nie miałam założonej, bo mam sporo takich spódnic. Ona pewnie była na jakiejś takiej mega, mega wyprzedaży, więc ją wzięłam. Także ją sobie zostawię na pewno. O, ta sukienka zdecydowanie będzie wymagała wyprasowania przed noszeniem, ale ją bardzo lubię. To jest taka prosta, czarna sukienka na cienkich ramionczkach. Ją sobie na pewno zostawię. Dosyć szybko mi to idzie, także jestem zadowolona. Ta sukienka, nie wiem właśnie, czy sobie ją zostawiać. Jest ładna, bardzo krótka. Może na razie ją zostawię. Na razie ją zostawię. Podoba mi się ten pasem, w sumie jeszcze z włosami już składam te rzeczy. Znaczy ich tak teraz nie składam, tylko tak po prostu bardziej zwijam, żeby tutaj mieć porządek, wiedzieć gdzie co kładę, bo później to i tak oczywiście złożę jakoś tak bardziej poprawnie, jak będę chowała rzeczy. Tą spódniczkę sobie mimo wszystko zostawię, ona tak może wygląda dosyć oryginalnie, ale fajnie wygląda do jakiejś takiej prostej czarnej bluzki, także ją sobie zostawię. Mało rzeczy, tylko chociaż w sumie niby mało, ale są to duże rzeczy, bo to są steterki. Ta bluzka, w sumie sobie ją zostawię na co dzień. Taka tunika może być, więc na razie ją sobie zostawię. Ta sukienka, w sumie ją sobie na razie zostawię. To jest H&M, z tego co pamiętam, tak, H&M. Taka zwykła, obszerna sukienka, także ją sobie na razie zostawiam. Dużo rzeczy zostawiam. Tej w sumie nie chcę. Więc jej nie zostawiam. Jakoś tak się smutno czuję w szarych rzeczach, także tutaj taka sweterkowa sukienka. Ja ją odłożę. Jej sobie nie zostawiam.
koszulę, kratkę, no sobie zostawię. Nie za często noszę takie rzeczy, ale tak jak latem w domu chłodno mi się zrobi, to takie rzeczy są bardzo przyjemne. Także okej, to sobie zostawię na razie jeszcze. Tylko muszę gdzie indziej później schować, nie z tymi topami. No, sukienkę sobie zostawię, ona jest fajna. Taka dosyć ciepła, ona jest Primarka. Jak właśnie teraz na zimę jest fajna, jest ciepła, jest wygodna. Jak po domu zostawię ją sobie. Na pewno. Tych spodni sobie nie będę zostawiała na pewno, nawet nie chcę mi się ich mierzyć. Z H&M-u, takie w kratkę, także one pójdą tutaj. Tą sukienkę się zastanawiam, to ją sobie jeszcze raz przymierzę i sobie pomyślę, czy ją sobie zostawić, czy nie. Mam parę sukienek w paski i chyba tej już nie potrzebuję. Także trochę rzeczy nam zostało do przymierzenia, także razem zdecydujemy, co z tego zostawić, z tych, które chcę przymierzyć. W ogóle dużo wyszło do przymierzenia, myślałam, że mniej, także zaraz mierzymy wszystko. Żeby było szybciej, będę mierzyła po prostu na sukienkę te spódnice. I nie wiem, coś w tym fasonie jest takiego, co mi się jednak nie podoba na mnie. Także chyba jej sobie nie zostawię. Niby to jest zwykła spódnica. Nie wiem wam powiedzieć, co mi się nie podoba. Czy te kieszenie, kształt. Także nie, tej sobie nie zostawiam. Przewróciło się trochę rzeczy właśnie. Tą sobie, tutaj do tej czerwonej góry to nie wiem, ale do czarnej góry wygląda ok. Także tą sobie jednak zostawię. Myślę, że jest całkiem ok. Pokażę wam jeszcze z tyłu. Także tak wygląda i sobie ją zostawię. Także już same topy mi zostało chyba do mierzenia. Zobaczcie ramionczka, po prostu nie będę do każdej bluzki się całkowicie przebierała. Także tak wygląda ten top, użyłam go. Użyłam ciemną spódnicę czarną, bo stwierdziłam, że te rzeczy będzie lepiej widać. Też nie wiem, właśnie on tak może lepiej wygląda chyba włożony, ale nie wiem. Nie przepadam za nim jednak, stwierdzam. A z drugiej strony jest tak mały, że chyba na razie go sobie zostawię, bo może do czegoś mi się przyda. Nawet pod coś, co będzie miał za duży dekolt, także jak będę chciała trochę bardziej to zakryć. Przynajmniej jakaś sukienka ma takie naprawdę za głębokie. Także na razie go jednak zostawię, ten top, aczkolwiek dalej nie będzie moim ulubionym. Ta bluzka ma bardzo przyjemny materiał, chyba dlatego ją cały czas trzymałam. I nie wiem, właśnie chciałam sobie zostawić. Lubię ten kolor, lubię ten materiał dotyku. Fason, nie wiem, zastanowić się jeszcze jednak. Muszę dłużej, a w międzyczasie... W sumie tej nie będę zakładała. Jest chyba nie będę zostawiała po prostu. Nie do tej spódnicy, raczej do czegoś takiego bardziej dopasowanego. Ta bluzka pasuje. Ale nie wiem, podoba mi się ta bluzka, nie podoba mi się, jak na mnie leży. Dajcie znać, co o niej myślicie. Pokażę dookoła. Nie wiem naprawdę. Ogólnie mi się podoba. Jak na nią patrzę, to mi się podoba. Jak patrzę na siebie w niej, to mam wrażenie, że coś jest nie tak, ale nie umiem wskazać, co. Także dajcie jej znać, co do tej bluzki, bo ona jest ogólnie ładna. Tylko właśnie... Nie wiem, w ogóle patrzę, że spódnicy jednej jeszcze nie przymierzyłam, którą chciałam przymierzyć, tej zamszowej, także nie, no tej bluzki nie kompletnie pasowała, więc przymierzę sukienkę i później spódnicę. Nie, ta bluzka się jakoś dziwnie układa, chyba nie ma sensu jej zostawiać. Tutaj te całe jest ładne, tylko te ramionczka, bo one są zdecydowanie, żeby wziąć je na boki. Znaczy na dół tutaj tak, bo do góry one są za krótkie, ale coś jakoś tak dziwnie się układają, także tej bluzki sobie nie zostawiam. No i sukienka. Nie, właśnie, czy stawić sobie jako taką po prostu wygodną sukienkę na co dzień, czy... Wiecie co? Chyba nie będę jej zostawiała. Stawiłam parę rzeczy takich typowo na co dzień. Też ona jest bardzo, bardzo wygodna i ten tryb jest przyjemny. Zastanawiam się ciągle. Dajcie znać, co myślicie o tej sukience. Zostawić, nie zostawić. Także zastanowię się jeszcze chwilę. Chociaż... Może nie powinnam jej sobie zostawiać. Wiecie co? Nie zostawiam. Mam jeszcze mnóstwo innych sukienek, także tej nie zostawię. I tak wygląda ta spódniczka. Nie jest jakąś moją ulubioną ze spódnicy, ale ponieważ sporo zamszowych na poprzednich filmikach wam pokazywałam właśnie, że się pozbyłam, także tą sobie zostawię na razie. No i na ten filmik na razie wystarczy. Te rzeczy, które przygotowałam, przejrzałam. Jeszcze czeka mnie tutaj ta szafa. Taka trochę zabałaganiona, bo to są okre rzeczy, które najczęściej używam. Tutaj i na wieszaku, który stoi tutaj obok kamery, którego nie widzicie. I zawsze mam też rzeczy na wieszaku, który stoi zazwyczaj tutaj przy tej ścianie. Ale on jest zawsze przesunięty, bo jak próbowałam nagrywać, tak wiecie, jak mam ten wieszak, tle, ale to w ogóle ostrość raz łapie na ciuchy, raz łapie na mnie, także łatwiej jest chyba kamerze, jak ja jestem sama bez tego wieszaka tle, także zawsze go przesuwam, jak nagrywam. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć!